Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy serię czterech prostych zadań, które próbowaliśmy rozwiązać na lekcji sami. Różnie nam to szło, ale generalnie było zupełnie nieźle. Pierwsze zadanie jest takie. Mamy liczbę zapisaną cyframi w jakiejś kolejności i liczbę zapisaną cyframi w kolejności odwrotnej. Udowodnić, że różnica tych dwóch liczb jest podzielna przez 9. No na przykład jak tutaj 97538 odjąć 83579 to jest 13959. Suma cyfr liczby 13959 równa się 27. A czyli dzieli się przez 9, a zatem 13959 dzieli się przez 9. No i rozwiązanie tego zadania polega na przypomnieniu sobie takiej mocniejszej wersji cechy podzielności przez 9, mianowicie, że reszta z dzielenia liczby przez 9 równa się reszcie z dzielenia i sumy cyfr przez 9. No, to bierze się z faktu, że każdy rząd daje resztę z dzielenia przez 9 równą 1. Tak? 10 to jest 9 plus 1, 100 to jest 99 plus 1, 1000 to jest 999 plus 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i widać w związku z tym, że reszta z dzielenia liczby to jest reszta z dzielenia sumy cyfr przez 9, no a zatem, no właśnie, reszta z dzielenia liczby jest reszta, równa się reszcie z dzielenia sumy cyfr. No więc, jeżeli zamienimy miejscami cyfry w taki sposób, w odwrotnej kolejności, albo dowolne dwie cyfry zamienimy miejscami w jakikolwiek sposób, to oczywiście sumy cyfr danej liczby nie zmienimy. A zatem i liczba wyjściowa, i liczba z tą zamienionymi cyframi mają taką samą resztę z dzielenia przez 9, a skądinąd też już pamiętamy, że jeżeli reszta z dzielenia dwóch liczb, jeśli dwie liczby mają taką samą resztę z dzielenia przez trzecią, no to ich różnica dzieli się przez tą trzecią liczbę. No i to już jest jakby rozwiązanie zadania. Oczywiście, jak powiedziałem, nie musimy wcale zamieniać tej liczby w odwrotnej, dokładnej kolejności. Możemy zamienić na przykład dowolne dwie cyfry miejscami. Też to twierdzenie będzie prawdziwe. Wynika to z dowodu. Kolejne zadanie. Mamy liczbę, składaj, dziewięciocyfrową, jedynka, trzy trójki i pięć piątek i wykonujemy następującą operację. Obliczamy sumę cyfr tej liczby, bierzemy cyfrę jedności tej sumy i zamieniamy dowolną cyfrę na tę cyfrę jedności. Pytanie, czy powtarzając tę operację wiele razy, tyle razy, ile będziemy chcieli, możemy otrzymać liczbę składającą się z wszystkich cyfr w takiej kolejności 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i tu kluczowa jest obserwacja, jest taka, że to jest wyjściowa liczba, składa się z 9 cyfr, z których wszystkie są nieparzyste, więc suma cyfr tej liczby będzie równa, będzie jakąś liczbą nieparzystą. Liczba nieparzysta ma na pozycji jedności liczbę nieparzystą albo cyfrę nieparzystą 1, 3, 5, 7 albo 9. W związku z tym po zamianie, po wykonaniu kroku danej operacji znowu będziemy mieli dziewięciocyfrową liczbę wyrażoną przez same cyfry nieparzyste. No i znowu powtórzy się ten sam mechanizm. Suma cyfr będzie liczbą nieparzystą, na pozycji jedności będzie stała liczba albo cyfra nieparzysta, więc znowu podstawimy i znowu okaże się, że mamy dziewięciocyfrową liczbę złożoną z samych cyfr nieparzystych.
w taki sposób nigdy nie otrzymamy do podstawienia liczby albo cyfry parzystej, tak? W związku z tym w ten sposób nigdy nie uda się otrzymać cyfr 2, 4, 6 i 8, które miałyby wchodzić w tą naszą liczbę, którą chcemy otrzymać. A zatem nie jest możliwe otrzymanie takiej liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 z tej liczby wyjściowej za pomocą operacji, która została tu przypisana. Kolejne zadanie brzmi tak. Do pewnej liczby całkowitej n dodano podwojoną sumę ich cyfr. Czy istnieje takie n, dla których w wyniku tej operacji można otrzymać liczbę 2023? Innymi słowy, czy istnieje n całkowite spełniające równanie suma liczby i podwojonej sumy jej cyfr równa się 2023? No i jeśli mamy tego typu zadanie, i mamy intuicję, próbowaliśmy parę razy i widać, że nie wychodzi i mamy w związku z tym intuicję, że odpowiedź jest taka, że nie można tego otrzymać, nie można znaleźć takiej liczby n, no to takim przydatną metodą jest badanie podzielności lewej i prawej strony. No i oczywiście trudno zgadnąć, przez jaką liczbę warto dzielić, jaką cechę podzielności warto badać. No ale tutaj mamy coś znowu o sumie cyfr, co podpowiada badanie cechy podzielności przez 3 albo przez 9. No więc spróbujmy zbadać podzielność obu stron tego równania przez 3. No 2023 dzieli się przez 3, dając resztę 1. 2022 dzieli się przez 3 bez reszty. No więc w takim razie, jeżeli to równanie mogłoby być prawdziwe, no to i lewa strona powinna przy dzieleniu przez 3 dać resztę 0, a jaką dać resztę 1, a jaką resztę daje? No pamiętamy, że znowu możemy powołać się na twierdzenie, które mówi, że reszta z dzielenia liczby przez 3 jest równa reszcie z dzielenia jej sumy cyfr przez 3. Więc jeżeli zbadamy sumę cyfr lewej strony, no to tu będziemy mieli sumę cyfr n, że inaczej, reszta z dzielenia lewej strony, to będzie tak, reszta z dzielenia n, która jest równa reszcie z dzielenia sumy cyfr liczby n, i dwie reszty z dzielenia liczby n, ponieważ reszta z dzielenia sumy cyfr n to jest to samo, co reszta z dzielenia n przez 3, czyli 3 reszty z dzielenia liczby n. No, takie wyrażenie dzieli się przez 3. W związku z tym reszta z dzielenia lewej strony dzieli się z całą pewnością przez 3, a zatem reszta z dzielenia lewej strony równa się 0. To znaczy, że lewa strona na pewno dzieli się przez 3. Innymi słowy, dostaliśmy sprzeczność. Lewa strona dzieli się przez 3 bez reszty, a prawa strona dzieli się przez 3, dając resztę 1. 0 nie równa się 1. A więc takie równanie nie może zachodzić. Nie ma takiej liczby n, która spełnia to równanie. No i kolejne zadanie. Mamy trzycyfrową liczbę ABA, która dzieli się przez 13, czy liczba BAB także dzieli się przez 13.
No i to zadanie można rozwiązać kilkoma metodami. Można po prostu policzyć znowu, ile wynosi wynik dzielenia liczby ABA przez 13 i BAB przez 13, no i wykazać, że ABA można rozbić na dwie części, jedną, która dzieli się przez 13 z całą pewnością i drugą jako sumę tych dwóch części i ta druga część występuje również w analogicznym rozbiciu liczby BAB. W związku z tym, jeśli ABA dzieli się przez 13, to BAB również, ale tu jest inne nieco rozwiązanie. Spróbujmy wyrazić liczbę BAB przez liczbę ABA. No, najprościej można to zrobić w ten sposób. BAB to jest ABA plus suma różnicy BAB i ABA. Plus różnica BAB i ABA. No więc ponieważ ABA dzieli się przez 13, to BAB będzie podzielone przez 13, jeśli ta różnica dzieli się przez 13. No i możemy tą różnicę rozpisać sobie te liczby na rzędy i wyznaczyć tą różnicę. Okazuje się, że ona jest równa 91 razy A minus B. No ale 91 dzieli się przez 13, więc ta różnica dzieli się przez 13, a zatem także BAB dzieli się przez 13. Choć jak wspomniałem, możliwe jest też inne rozwiązanie. Dziękuję bardzo.